Dzień dobry, ludzie! Z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Portal. I to jest prawdopodobnie ostatni odcinek, gdyż na PS5 przeszliśmy dosyć prosto. I tak, od razu zapowiadam, że możliwe, że w niedzielę pojawi się... Aha, zarobiście. Że w niedzielę pojawi się materiał, poradnik dotyczący emulatorów na PSP. A to zostanie się w ten sam dzień, który nagrałem, czyli w sobotę. Dzisiaj było fajnie. Bo planowałem, żeby nic nie nagrywać, ale tak sobie stwierdziłem, że ja bez nagrywania jeden dzień nie wytrzymam. Wow. Nie wytrzymałem po prostu... No musiałem coś nagrać, bo... Dobra. Cia, jesteśmy w kanalizacji, tak jakby... I tu się zacznie Mordor. Właśnie, o to mi chodziło. Nie! To opera, więc musimy ich po prostu wyeliminować. Tak, żebyśmy my nie oberwali. A jest ich dosyć sporo tutaj, tych droidów. Więc trzeba to dosyć przemyśleć i zrobić to jak najlepiej się da. I co najważniejsze, żebyśmy nie zostali uszkodzeni. A w ogóle najśmieszniejsze jest to, że te droidy mogą zostać zniszczone tylko przewracając je. Okej. Więc tutaj trochę taktyki trzeba, ale aczkolwiek wystarczy zapamiętać, jakie roboty, w jakiej kolejności się powinno rozwalić te droidy i wieżyczki. Tak, to się nazywają wieżyczki i bez zapamiętać, w jakiej kolejności rozwalam te wieżyczki i praktycznie jesteśmy w domu. I trzeba tu też trochę rozkminiać mechanikę gry. Jeszcze jest jedna tutaj. Gdzieś. Okej. Tu nieco. Odłożyć? Jesteś pewien? Masz ostatnie życzenie. Albo mam cię odłożyć, albo nie. Chyba cię odłożę. I don't hate you, czyli nie nienawidzę cię w wolnym tłumaczeniu. Dobra, i teraz trzeba tam się dostać. Okej. Teraz trzeba to zrobić bardzo, ale to bardzo szybko. Okej, jeszcze raz. I myk. No nie! O, może tak będzie lepiej. Nabiorę prędkości i dolecę, doleciałem! Jej! Aha! Dobrze. Dobra. Masz kolegę. Ups. No. Wypiało oddziale. No. Więc teraz musimy się tam jakoś dostać. Więc po prostu skoczymy sobie. Muszę miałoby być inaczej. Tak, ogólnie sądzę, że... O, jest. O, udało się. Ogólnie sądzę, że te moje całe problemy z FPS-ami są przez to, że ja mam we frapsie ustawione ograniczenia FPS-ów. I sądzę, żeby to właśnie przez to. Czy mogę się tam tepnąć? Po prostu nie. Coś mnie odbija stamtąd.
Seriously. Coś odbija. Się nie mogę tam. O, teraz mogę. Dziwnie. Kolejny dziwny pokój, creepy. Są tu jakieś inne drzwi, które mogę otworzyć i poszperać trochę? Znaczy, to naprawdę jest creepy. Nic tu nie widzę, ale tu jest jakiś pokój. Mogę tam... Nie. Tu też nie. Więc po prostu idziemy dalej. Lela. Duże pomieszczenie. Nie może wyjść... No. Więc po prostu musimy przejść tutaj. A tutaj jest... GLaDOS. Well, you found me. Congratulations. Was it worth it? Because despite your violent behavior, the only thing you've managed to break so far is my heart. Maybe you could settle for that and we'll just call it a day. I guess we both know that isn't going to happen. You chose this path. Now I have a surprise for you. Deploying surprise in 5, 4. Time out for a second. That wasn't supposed to happen. Do you see that thing that fell out of me? What is that? It's not the surprise. I've never seen it before. Never mind. It's a mystery I'll solve later. By myself. Because you'll be dead. Więc tak, to jest finałowa walka z GLaDOS. My guess is that touching it will just make your life even worse somehow. Where are you taking that thing? Dobra. Tak, zostawiłabym ją. Ciekawe, czemu ona się tak tym przejmuje. Good news. I figured out what that thing you just incinerated did. It was a morality core they installed after I flooded the enrichment center with a deadly neurotoxin to make me stop flooding the enrichment center with a deadly neurotoxin. So get comfortable while I warm up the neurotoxin emitters. Tak, właśnie zrobiliśmy najgorszy błąd w naszym życiu. I tak, po tym czasie zginiemy. Więc musimy po prostu nawalać w GLaDOS jej własną bronią. Czyli... rakietami. Okej. Ogólnie bardzo mi się podoba ten głos GLaDOS. Tak, by the way. Jest! Gdzie, co tutaj? No. To jest kora, która sprawia, że GLaDOS jest ciekawa świata. Nie, no kurde, czemu tak akurat laguje mi przy walce? Dobra. Jestem tą panią z testu. Tak, cześć! No nie! Jej! Dobra, teraz będzie trochę... O właśnie. Tam muszę się teraz dostać. O. Tak, to jest kora, która myśli. I ogólnie do informacji. I tak, w tym czasie zginiemy, więc musimy jak najbardziej śpieszyć w tej walce. Żeby nie było. Więc właściwie ją mordujemy teraz. Dawaj. Nie tam! Jak ją trafisz, to jesteś... No właśnie. The deadly was in massive sarcasm quotes. I could take a bath in this stuff. I don't see me all right into my... Co ona? Czy
Zona ćma. O, właśnie. Hop! No, a to jest kora, która zapewnia gniew. Więc nie chcecie z nią przebywać zbyt długo. No i teraz właściwie ją zabijemy. Papa. No i tyle. Schowamy się tutaj, bo nas wciągnie. Ja tak nie brzmię. Widzowie słyszą, jak ja brzmię. Dobra. I się stąd nie ruszam, bo mnie wciągnie. I no. Po prostu nie chcę, żeby mnie wciągło. Nie, nie, nie. Po co ja się ruszałem w ogóle? Nie! O, dobra. Żyję. Udało mi się uciec. Więc tak wrzucimy portal! Dziękuję wam bardzo. Jesteśmy na... Dlaczego niebo jest... To jest chyba jakiś błąd, wiecie? To był chyba jakiś błąd po prostu. Co tu się dzieje? Wow. To moja muzyczka. Ej, wracamy do muzyczki. Ale tak, przeżyliśmy portala właściwie. A jednak ciasto nie jest kłamstwem. Chociaż i tak, cake is a lie. Ciasto czekoladowe, moje ulubione, tak by the way. To jeszcze nie koniec. Więc tak, ludzie. Skończyliśmy portala. Jest zrobiście. Pozostałem was z tą piosenką, jest tak, o co? Więc... Moja opinia na temat tej gry, ona jest... Ta gra jest świetna po prostu. Tłumaczenie trzyma dosyć poziom. Logiczna gra, gry, które bardzo lubię. Więc co, po raz trzeci Clanku Trójce sądzę, że chyba zrobimy sobie serię z Portala Dwójki. Tak sądzę. Więc tak, ludzie, to by było na tyle. Dzięki wam za oglądanie. Na razie i cześć. Pa, pa. Zostałem wam z tą super piosenką. Papatki. Stay.